Państwo, to co Państwo widzicie za moimi plecami, to jest budowa jednej z najważniejszych dróg nie tylko w Polsce, ale to jest budowa jednej z najważniejszych dróg w Europie, a już na pewno absolutnie jednej z najważniejszych i kluczowych dróg w Europie Centralnej, czyli w tej Europie, która jest dzisiaj zjednoczona współpracą w ramach tego, co nazywamy Trójmorzem. Zrealizowaliśmy i realizujemy tą wielką ideę współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej właśnie po to, aby realizować połączenia infrastrukturalne, właśnie po to, aby drogi, linie kolejowe, aby magistrale gazowe poprzez interkonektory połączyły nasze kraje od Bałtyku po Morze Czarne i po Adriatyk. Ta inwestycja, którą Państwo widzicie, budowa tego węzła, to jest fragment 17-kilometrowego odcinka od Łomży, który prowadzi do Ostrowi, który prowadzi w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Wielką inwestycją, która zepnie drogę ku Europie Zachodniej, autostradę A2 z drogą ku granicy litewskiej i dalej poprzez Łotwę do Estonii, aż nad estoński brzeg Morza Bałtyckiego. I w ten sposób kraje bałtyckie zostaną połączone z Europą Południową. Mam nadzieję, że dalszym przebiegiem także i drogi, która budowana jest niedaleko stąd, a mianowicie Via Carpatii. Ta inwestycja, proszę Państwa, tylko tutaj to jest 400 pracowników, to jest 200 maszyn, które tutaj pracują, to jest 30 polskich firm, które są na tej budowie i których pracownicy utrzymują swoje rodziny. Te inwestycje oczywiście znalazły się jak wszystko w zagrożeniu w związku z koronawirusem, ale na szczęście są realizowane, a ja chcę zapewnić o tym, że one będą realizowane, bo realizacja wszystkich takich wielkich inwestycji drogowych, wielkich inwestycji infrastrukturalnych sprzyja przyszłemu rozwojowi Rzeczypospolitej. To są dzisiaj miejsca pracy, to są dzisiaj polskie rodziny, które utrzymują się z tych pieniędzy, które tutaj na tej budowie i na innych wielkich budowach realizacji wielkiej infrastruktury w Polsce są zarabiane. To, proszę Państwa, w przyszłości rozwój biznesowy i turystyczny tych części kraju, przez które te drogi przebiegają, chociażby tej części kraju, wschodniej części kraju, gdzie tak bardzo ta infrastruktura jest potrzebna i przez wiele, wiele lat była oczekiwana. To jest remedium na wszystkie problemy gospodarcze, jakie ta część Polski miała. To jest, wierzę w to głęboko, remedium także na to, co często słyszeliśmy, kiedy mieszkańcy mówili, że ta ich część Polski to jest taka trochę Polska B, bo nie ma tutaj dobrych dróg, bo nie ma tutaj dobrych linii kolejowych, bo nie ma tutaj dobrej komunikacji. Proszę Państwa, my to zmieniamy. My realizujemy te wielkie właśnie inwestycje drogowe. Tą Via Balticę, którą tyle razy próbowano unicestwić jako inwestycję. Via Carpatię, niedaleko stąd, którą również próbowano unicestwić, której nie chciano zaakceptować w instytucjach Unii Europejskiej, a która stanowi tą żyłę razem z Via Balticą, którą pobiegnie transport przez Polskę z południa na północ i z północy na południe. To są dla nas ogromnie ważne inwestycje. Cieszę się, że ta inwestycja jest realizowana. Jak zapewnia mnie pan dyrektor, do czerwca 2021 roku, czyli dokładnie prawie że za rok, ta inwestycja tutaj będzie zakończona. Będzie można zobaczyć tą dwujezdniową drogę ekspresową, która będzie prowadziła właśnie ze wschodu na południe i na zachód. I to jest, proszę Państwa, przyszłość, która już wkrótce przed nami, bo ten plan jest założony na inwestycje od 2014 do 2023 roku i zakładamy, że w tym terminie ta droga powstanie, jest w tej chwili realizowana, są realizowane jej poszczególne odcinki, w zasadzie na całej trasie tutaj w tej chwili prace trwają, a ja chcę zapewnić wszystkich tych, którzy martwią się, czy wielkie inwestycje w Polsce będą kontynuowane, czy nie. Tak, te wielkie inwestycje będą kontynuowane, bo każda mądra władza i każdy człowiek, który chce w Polsce sprawować władzę,
musi wiedzieć dokładnie o tym, że to właśnie wielkie inwestycje prowadzą do tego, że jesteśmy w stanie przetrwać najtrudniejsze sytuacje gospodarcze, że to właśnie wielkie inwestycje wyprowadziły gospodarki światowe z największych kryzysów, takich jak kiedyś wielki kryzys przełomu lat 20. i 30., czy potem kryzys, który nastąpił po II wojnie światowej. To właśnie dzięki wielkim zastrzykom finansowym, dzięki wielkim inwestycjom z tego wyszliśmy i później gospodarki rozkwitały. Wierzę w to głęboko, że właśnie dzięki utrzymaniu tych wielkich inwestycji także i nasza gospodarka przetrwa ten trudny czas i będzie dalej się dynamicznie rozwijała. Jestem przekonany, stając się jedną z większych gospodarek nie tylko w Unii Europejskiej, ale w Europie i mam nadzieję i na świecie. To jest nasze dążenie, proszę Państwa, które absolutnie będzie realizowane. Chcę Państwa o tym zapewnić. Tak będzie realizowane, jak realizowana jest ta inwestycja tutaj za naszymi plecami. Aktywnie, mocno, zdecydowanie po to, by zostało to wszystko ukończone w terminie. Dziękuję bardzo.